na początku swojego życia, których Pan powołał do wieczności, którzy spoczywają na waszym cmentarzu. Każdy z nich zostawił coś w swojej rodzinie, a szczególnie zostawił w swojej parafii. O tym świadczą różne grupy, tak jak ta dzisiejsza grupa, która przyjechała oddać hołd księdzu Sławkowi. Wielu z was to osoby starsze, którzy byli świadkami, jak on przyszedł na ten świat i powoli wzrastał. I wzrastał też w tej swojej drodze do kapłaństwa, które wybrał i cieszył się nim. Ale życie postawiło na jego drodze życia to wielkie cierpienie. Tak jak postawiło to cierpienie na życiu tego drugiego kapłana, księdza Sławka, mimo młodego wieku. I pytano się nieraz przyczyny do Pana, dlaczego zabrał ich tak wcześnie. Ale Pan przez ich życie chciał nam przekazać pewne prawdy. Oni mimo tego krótkiego czasu te swoje życie przeżyli bardzo intensywnie. My z naszej strony możemy do Pana zanosić nasze modlitwy, westchnienia pobożne, aby Pan przyjął ich do swojej chwały, aby Pan był dla nich tą wieczną nagrodą. Będąc na grobie jednego i drugiego kapłana, mogłem zauważyć jak lampę. Ksiądz proboszcz powiedział, że na tych grobach lampki zawsze się palą. Niech te lampki palą się. To świadczy o pamięci waszej, ale też o pamięci tych ludzi, którzy przybywają na ich grobach. Ale też te lampki niech palą się w waszych sercach przez waszą modlitwę. Dla Boga każde życie jest cenne, tak jak mówi ta dzisiejsza Ewangelia. Jeśli to życie tego ptaszka, tego wróbla jest tak cenne dla Pana, to jakżeż bardziej cenne jest życie człowieka. I Chrystus przez życie człowieka chce do nas coś powiedzieć. Być może przez to życie okupione cierpieniem chce też nasze nieraz twarde, kamienne serce skruszyć, wezwać do nawrócenia. Wezwać do tego, aby zmienić nasze życie. Aby to nasze życie stało się jeszcze bardziej święte, jeszcze bardziej poświęcone Bogu i rodzinie. Drodzy bracia i siostry, Panu dziękujemy za życie księdza Mariusza, ale tak samo dziękujemy za te krótkie życie też księdza Sławomira. Niech Pan przyjmie ich do siebie. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła znowu świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty.